znowu mi się Mercedes popsuł. Także dzisiaj mamy poranną wizytę w serwisie. Jest 5:30. Rzadko kiedy o tej godzinie wstaję. Dzień dobry, BMG Jaworski, czym mogę pomóc? Dzień dobry, z tej strony Jaworski Paweł, ja mam serwis na 7:00. Chciałem poinformować, że spóźni się tak z 15-20 minut. Czy to będzie duży problem? Do 8:15 jest zaplanowany serwis dla pana, więc... Okej, okay, jadę... Jadę jak najbardziej możliwie, mi warunki na drodze pozwalają. Także będę niebawem, także... postaram się. Jak zwykle spóźniony. Super zaczęty poranek. Tak to niestety jest, jak się na co dzień nie wychodzi o tej godzinie. Spóźniłem się aż pół godziny. Ogólnie niby błaha rzecz, ale mega uciążliwa. Wycieka mi płyn do spryskiwaczy. Ostatnio jak go sobie dolałem, to automatycznie była wielka plama płynu na ziemi. Zresztą zobaczcie sami. Dolałem sobie właśnie płyn do spryskiwaczy. Do pełna, a tu pusto. Patrzcie to. Ja normalnie to biorę, wącham, no i pachnie jak płyn. A w nic nie robnąłem, zresztą wydaje mi się, że zbiornik nie jest od dołu. On jest gdzieś tam w środku. Swoją drogą, jeżeli ktoś z was serwisuje Mercedesa w ASO w Trójmieście i jeździcie do Wittmana w Gdańsku, to dużo bardziej polecam Goworowskiego w Gdyni. Nawet warto z Gdańska tu dojechać. Jest zupełnie inne podejście do klienta. Interesują się twoim samochodem i są wszyscy zawsze bardzo uprzejmi i mili. W Wittmanie czułem się, jakbym był za karę, nie? Jakby każda naprawa gwarancyjna samochodu była moją winą. Ej, nie zrobili mi Mercedesa. Spóźniłem się pół godziny. Ja pierdzielę. Wczoraj sobie uświadomiłem, że mega dawno we vlogach nie sprawdzaliśmy TikToków. Alergia. A od ostatniego razu trochę tych absurdalnych lifehacków pewnie się nazbierało. Jednego takowego znalazłem. Podobno wystarczy połączyć 4 łyżki ze sobą, położyć na nie baterie, również 4 sztuki i następnie wrzucić monetę do środka. Ta moneta powinna zacząć wariować. Czy tak będzie? Wydaje mi się, że nie. Ale na TikToku zebrało to miliony lajków, więc powinno być prawdziwe. Teoretycznie ma to jakiś tam sens, bo te łyżki będą przewodzić między sobą prąd. Ale czy wytworzy to wystarczające pole magnetyczne, żeby moneta zaczęła wariować? Szczerze mówiąc, wątpię. Łyżki ułożone, tak jak być powinny. Teraz kładziemy baterię minusami, bo tak jest to tam zrobione. Aha. Chodź tu, Ola, pomóż mi. Jak to wyglądać? No baterie tak muszą leżeć, na 4 tych, zobacz, okej? Okay. Trzecia. Czwarta, dobra, mam. Tak to wygląda. Wkładamy monetę i ta moneta powinna zacząć wariować dookoła. Czemu się ze mnie śmiejesz? Czekaj, może ją trzeba jakoś tak... No! Może mamy złe łyżki. Albo złą monetę. Albo złe baterie. Albo TikTok jest zły. To jest racja. Fakty. Dobra, powiedz mi, czy jest coś, co potrzebujemy zrobić i możemy dla widza pokazać? Potrzebujemy kupić na przykład kwiaty do domu. Potrzebujemy na przykład kupić papier kuchenny do domu. Ciekawie jednak. No, ciekawie, ciekawie, bardzo ciekawie. Jedziemy po kwiatki? Możemy jechać po kwiatki. O, więcej jeszcze trzeba kupić, zastawę stołową. W domu kupiliśmy sobie zestaw z Ikei. Mówimy, no przecież w Ikei zawsze będzie ten sam. No i się okazało, że zlikwidowali ten, który my mieliśmy i już go nie ma i nie możemy dokupić, a brakuje nam misek i kubków. To są problemy boomerów, moi drodzy. Dobra, wychodzimy do sklepu. No i tak właśnie się brudzi obiektyw. Dobra, jesteśmy na kwiatach.
Gdzie chcesz postawić kwiaty? W salonie myślałam, tam gdzie stoi odświeżacz powietrza. Taki duży? Taki duży. Ja też chcę do biura takiego giganta, najlepiej palmę. Ja chcę palmę. Okej. Okay. I fajnie by było też do sypialni, między szafkę a zasłonę. Też duży. Też duży może być. Czyli musimy trzy giganty kupić. Tak, i ewentualnie można kupić też jakieś małe. To się zmieści gdziekolwiek. Dobra. Czy to na jakiś parapet, czy na jakąś szafkę, czy coś. Okej, okay. Szukamy. O, te śliczne monstery. O, są piękne. No dobra, ale doniczkę jakąś do tego, nie? To jest Monstera Deliciosa. Ona będzie delicious. Tak, no. Ej, to jest fajne. No. Zarąbiste. To jest to samo? No, tylko że to jest zamknięte. Widzisz, ma też takie... A, okej. Okay. Czemu? No bo gnieciesz ją, ją to boli. Śliczne to jest, bierzemy to. Tak, jej w ogóle... Z tego co pamiętam, tata mi mówił, że monstery nie można dotykać. Ona nie lubi być dotykana. Co tak jak ty? No też Paweł, jak w zeszłym roku tutaj byliśmy, kupowaliśmy stopnie do nas do domu. Bez kitu. No. Te, nie? No. Teraz ich nie ma, bo byłem tam ostatnio i je ściągnęła pani. Tak? Zostawiła okay. Same kamyczki. Dajcie znać w komentarzu, czy kojarzycie, jak te. To kładliśmy. O, te dokładnie krążki. Dobra, weszliśmy jeszcze na dwór, zobaczcie, są jakieś kwiaty fajne. O, mi się podoba już coś. Ja chcę to. Palmę chcę. To nie ma jakichś mniejszych? No właśnie, ja chcę taką dużą. Albo coś takiego, o, z kolcami. Nie może być taka niska, musi tutaj być większa, bo skipper będzie ją gryzł. Może jeszcze do jakiegoś innego takiego pojedziemy sklepu, gdzie no. Typowo się zajmują roślinami. Możemy pojechać też, no. Jest kwieciarnia, dosłownie kwieciarnia. Kreatywna nazwa. Ładnie, to jest takie ładne, wyrośnięty. Ej, ale śliczne jest to drzewko. Ale nie ma monstery twojej. No nie ma. Trzeba będzie tam wrócić. Kupiliśmy drzewko bonsai i coś takiego. Ale to pokażemy wam dokładniej w domku. Wracamy się teraz do Castoramy, po te kwiaty, których podobno nie można dotykać. Zapomniałem, jak one się nazywają. I potem skoczymy jeszcze do Agaty meble po doniczki. Zapomniałem wziąć ze sobą kamerę, ale kupiliśmy trzy takie doniczki. Mamy już wszystko, no oprócz palmy, ale to sobie ogarniemy innego dnia. Wracamy do domku. Jakieś 10-15 minut temu weszliśmy do domu i było tu strasznie duszno, bo dzisiaj jest gorący dzień. Odpaliliśmy pierwszy raz klimatyzację i już wiemy, że ten wynalazek to była najlepsza rzecz, jaką zrobiliśmy w tym mieszkaniu. Jest po chwili tutaj tak piękna temperatura, w lato jak będzie 30 stopni, to będzie po prostu cud. Zastanawia mnie, kto mierzył te doniczki. Ta jest ciutkę za duża, ta też i ta też. Powiedziałeś, że ta środkowa donica raczej będzie za mała na tego kwiata, a jest za duża i to o wiele. Ja to zrobiłem celowo, bo psy przynajmniej nie będą ziemi stamtąd wybierać. Tak, wybierają. Dobra, gdzie to stawiamy? No ja bym tego wielkiego tu postawiła, zamiast tego. Ładnie to wygląda. Fajnie, no. Fajny jest ten kwiat. A tego? Nie wiem. Ja też nie. Za dużo kupiliśmy. Do sypialni? Ale do sypialni on taki malutki. A jakbyśmy zmienili trochę i byśmy do tego kupili taką wyższą donicę i postawili go tam w rogu. Tu aktualnie stoją kleje i kafle. Chyba ładnie będzie. Chyba, że tutaj kupimy właśnie takiego wielkiego, takiego... takiego wielkiego. Takiego mutanta wyższego od nas. Nie, że takiego wyższego, tylko żeby był taki rozwalony na boki. No bo tu jest dużo miejsca, no, nie? A to weź i idziemy szukać miejsca. Chyba, że zamiast tych sztucznych tu. No chyba tak będzie wyglądać git. To wygląda fajnie. Teraz na to trzeba znaleźć miejsce. Do sypialni to daj na razie. No jeszcze tego mamy. A, to czekaj, to daj tego. A może tego damy tu? Za duży. Ja mam pomysł na niego. No jakbyś... A. Telewizor jest za wielki. No. Tu do sypialni trzeba kupić jednego dużego, który będzie stał sobie tutaj. Tak, i będzie taki wysoki i taki na boki. No. Nie, no za duży. No to gdzie z tym kwiatkiem? Gdzie tu? Nie no, będzie mu za ciepło. Ale ładnie wygląda. No, ładnie wygląda, ale trzeba kupić sztucznego, bo będzie mu tu za ciepło. Kupiliśmy kwiatek, który nie pasuje, no. Postawmy go tutaj, pięknie wygląda i się zastanowimy, gdzie go postawić. Kupiliśmy jeszcze coś takiego i to chcieliśmy postawić tutaj. I to moim zdaniem wygląda super. No dobra, no niech będzie. Jest git? Jest git. Super robota. Udało się. Uhu! Dzień dobry. Dzień dobry. Hejka. Przemo. Cześć. Dobra, zebrałem was tutaj przy tym stole, bo będziemy się bawić w kelnerów. O, to ja mam doświadczenie. No i dobrze. Zapewne nieraz widzieliście w filmach, że ktoś wyciąga obrus spod talerzy. Co? Paweł, to się nie uda, bo to jest za lekkie wszystko. No, o to chodzi. Na stole mamy 42 elementy. Każdy z was
będzie ciągnął po razie obrus i komu zostanie najwięcej elementów na stole, wygrywa 200 zł. To powinno być cieszę, więc no. Się tam masz jakieś... Tak, tylko jak ja położę ceramiczne rzeczy, to wy to zbijecie. A może jakieś... Ale możesz położyć owoce prawdziwe może, żeby było cięższe. O, no. O, możemy dać... No mogę podmienić plastikowe owoce na prawdziwe owoce. To już nic nie zmieni, chodzi o to, że... Talerze? Ty tak poleci. No dobra, no trudno, no będzie śmiesznie, zobaczymy. Ja nie będę musiał nikomu 200 płacić. Podmieniamy to na to, to na to. Ziemniaka na cytrynę, jabłko na jabłko. I tu coś daj, i git. Mamy tu karteczki od 1 do 4. Nasi uczestnicy będą losować kolejność, w jakiej będą ściągać obrus. Od najmłodszej. Dobra, to teraz Ola, teraz ty i proszę bardzo. Który? 3. 4. Tak, 2. Tak, nie chciał. No to już wiem, kto jest pierwszy. Konkretna zasada, że to musi być jedno pociągnięcie, a nie, że... Czy nie ma? Nie, nie ma zasady. Nie ma zasady, musisz wyciągnąć obrusz spod talerzy. No, nie dotykając talerzy i tak dalej, nie? Na filmach to łatwiej wyglądało. Trochę jest. Każdy element to jedna rzecz? Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11. 11 ci zostało. Skoro Bartek robił szybko, to ja robię wolno. I to chyba był mądry pomysł. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28. Ładnie, kochanie. Spróbuj tak mocno. A to tak robię, to robiłaś wolno. Ja robiłam szybko. Tak. Nie. Znaczy robiła tak stosunkowo szybko, no. Co to był za ruch? Mam być jednostajna, nie! Nie robiłam przecież, nie ciągnęłam parę razy. To tak podniosłam do góry. 24, 25. 26, 27. Więcej mam. Ile miałam? 1. Więcej. Wiktoria! Wiktoria! Nie można tak mówić! Chyba tak jak wy, bo zostało jak najwięcej wtedy. Dobra. No nie ma! Zahaczyła o żylandor, dlatego ten, no. No dużo jej zostało. Może być tutaj zacięta walka. 20, 21, 22. Aj! 22. Ten żylandor wszystko! No. Ona na pewno wcześniej ćwiczyła, bo ja. Znała jak będzie TikTok. To jest oszukaństwo! Aha. Pokażę wam, jak to powinno być zrobione. Mi zostaje najwięcej, patrzcie. To powinno być zrobione szybko, bo robiłyście za wolno i Bartek moim zdaniem też zrobił za wolno. W sensie ja tego nie próbowałem przed, to też jest mój pierwszy raz. Zobaczmy, ile zostało, tak z ciekawości. 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3. No dobra. Znaczy i tak byś wygrała, nie? Ale jakby ja chciałem siebie sprawdzić. Ale czy zrobisz szybko, czy wolno, to jeden grzyb. I tak połowa tego schodzi, dlatego że to jest lekkie. Tutaj ciężko ryzykować, nie? Przy niedoświadczonych osobach. Jeszcze przy psach, nie? Dokładnie, jeszcze przy psach. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Fajnie się bierze udział w twoich challenge'ach. My może następnym razem wygracie. Tak, bardzo fajnie. Przyjechał do nas Julian, będzie on z nami aż 3 dni, bo moi rodzice se polecieli do Francji. Będą jeździć żabie udka i ślimaki, fuuuj. No takie rzeczy się je w Francji. I Julek, mam dla ciebie w sumie fajne zadanie. Jakie? Chcesz zostać kelnerem? Tak! To chodź. Oglądałeś jakiś w filmach, jak wyciągali obrus spod talerzy? No chyba nie. Jest taka sztuczka, że jak mocno pociągniesz obrus, to talerze zostają. A obrus wyciągasz. Serio? I musisz tą sztuczkę spróbować zrobić. A jeśli się wszystko wywali? No to trudno, wywali się. Im więcej rzeczy ci zostanie na stole, tym lepiej. Poczekaj, poczekaj. Dobra. Dawaj, no ciągnij. Tylko musisz ciągnąć z całej siły. Okej. Okay. Wszystko mu spadnie. Coś czuję. Ej, ale nie było tak źle. Zobacz, jak ci ładnie zostały talerze. Wszystko została tam. No. Jak mu dobrze poszło? Chyba najlepiej pod względem ułożenia na stole. Bo nam wszystkim latały te rzeczy wokół, a mu zostało normalnie te 3 rzeczy. Fajna zabawa, może nie polecam próbować, aczkolwiek fajnie było się tak pobawić. My idziemy oglądać Harry'ego Pottera. Z wami się widzimy już niebawem w kolejnych filmach. W sumie Julek teraz trochę będzie z nami, także być może jeszcze się na filmach pojawi, możecie stawić dla niego lajka. Trzymajcie się, zapraszam na nasze Instagramy i pa pa, cześć. Hey.